Dzień dobry, kochani, witajcie w środę. Ojku. Ja bym tak chętnie sobie poszła pospać, ale nie mogę. Przynajmniej poszłam o tej drugiej spać, w ogóle spać mi się chce rano, mi krew z nosa leciała, więc to niedobrze. Dzisiaj idę spać wcześniej, co najmniej o tej 22, najpóźniej o 23. Trzymajcie za mnie kciuki. No bo jutro... Trasa przede mną i muszę się wyspać po prostu. Tak, paznokcie wyglądają tak. To wam już chyba wczoraj pokazywałam. Czerwone, krótkie, ale chyba następnym razem sobie zrobię długie, bo już się przyzwyczaiłam do tych długich i tak jakoś ładniej wygląda ta ręka, jak są długie paznokcie, to ta ręka taka jakby dłuższa, szczuplejsza. Ja mam też duże palce, nie? Więc u mnie to zawsze lepiej wygląda, jak są długie. Chociaż ja przypominam sobie czasy. Właśnie ostatnio rozmawiałam z kimś, że słuchajcie, jak ja zaczynałam robić sobie paznokcie, w ogóle chodzić do kosmetyczki, to ja najpierw robiłam sobie hybrydę na moich naturalnych paznokciach, czyli takich mega krótkich, a potem dopiero zaczęłam, kosmetyczka przekonała mnie do tego, żeby mój paznokieć wychodził lekko za opuszek. Jak ja sobie to przypomnę, a teraz takie długie i w ogóle jeszcze one są dla mnie krótkie, nie wiem, szok. No. I to jest tak pewnie, tak zawsze mam taką rozgminę życiową, jak to jest z tym powiększaniem ust, czy powiększaniem biustu i tak dalej. Dlaczego te kobiety tak, wiecie, intensywnie ciągle to powiększają, nie? Ale to jest coś pewnie na tej samej zasadzie, że jak już mają większe, to chcą jeszcze większe, bo im się to podoba. I pewnie z paznokciami jest to samo. No. Ja sobie zrobiłam śniadanie. Chcę je zjeść, ale najpierw sprzątnę stół, bo po prostu już no nie mam gdzie usiąść nawet z tym talerzem, więc muszę posprzątać. Wtedy sobie usiądę i zjem na spokojnie śniadanie. No, te pierniczki pochowam na razie tutaj. W ogóle patrzcie. Całe krzesło jest do... Te pokrowce są do prania. Pięknie zaschnęło wszystko. Te pierniczki pochowam na razie tutaj. Ja mam na strychu ten słój do pierników i ja go przyniosę i włożę właśnie do niego te pierniczki. Ale chłopaki poszaleli z ozdobami, że no, na następny raz zostało nam bardzo mało tych ozdób. Jeszcze muszę zebrać te tutaj, co są na stole, żeby tego nie marnować i to wykorzystać. Patrzcie. A ja im mówię, nie dawajcie tak dużo ozdób, ale na bogato to na bogato. No już codziennie do szkoły będą zabierać, oczywiście chcieli pierniczki do śniadaniówki. Ja mówię, no dobrze, będziecie brali do szkoły. I tak, słuchajcie... I tak to jest. Jak wrócimy, to chyba upieczemy jeszcze ze dwie porcje na pewno. Bo widzicie, ogólnie mało tych pierników. Naprawdę, my jak zjemy, ja też zjadam sobie do kawy w tym okresie takim grudniowym. No, o, te pięknie wyszły. To był mój pomysł. Z gwiazdki wycięłam małą gwiazdkę, a potem z tej dużej wycięłam coś takiego i to fajnie wygląda i będziemy takich więcej robić. Ja nie wiedziałam, jak to się upiecze. Czy to się będzie trzymać, ale wygląda to naprawdę spoko. I nawet można by było zawiesić taką gwiazdkę na choinkę. No, więc tak. Na pewno jeszcze upieczemy pierników. Jak wrócę, nie wiem, czy w sobotę, raczej nie, ale zobaczę, co w sobotę tam mam sobie zaplanowane, a może w niedzielę. Wieczorem bym, tylko kurczę, a zobaczymy zresztą, no, zobaczymy, ale na pewno będziemy jeszcze piekli pierniczki, więc tylko wtedy już może, nie wiem, pokażę wam, jak ozdabiamy, bo wczoraj wam nie pokazałam, jak ozdabialiśmy. Napiszcie mi, czy robicie pierniczki. Ogólnie to jest bardzo drogi interes robienie pierniczków, bo wiecie, te wszystkie produkty, miód i te ozdoby, no to jest droga sprawa.
Ale nie wiem, u nas to jest taka tradycja, to już jest taka nasza tradycja. I tak jak wczoraj właśnie rozmawiałam z Agą, to Aga mówi, że tam u niej w rodzinie ktoś już ma taką tradycję, że najpierw robili z dziećmi rodzice, potem te dzieci dorosły, teraz robią z żonami i z wnukami i mają już tą tradycję taką co roku. I powiem wam, że fajne to jest i też bym tak kiedyś chciała, żeby moi synowie przyjeżdżali na robienie pierniczków w grudniu albo na początku. No, myślę, że na początku grudnia to byłoby super. No. I że zawsze będziemy robić te pierniczki i sobie przy tym rozmawiać i cieszyć się z tego, że kolejny rok jesteśmy razem i wszystko jest w porządku. No, więc tak, pierniczki poukładane. I teraz muszę zetrzeć to i wrzucić do jakiegoś woreczka, może to wrzucę. Co ty tak ciągniesz te nogi? Ledwo żyjesz. Jasiu! No, tu dużo pięknych rzeczy. Patrz, jakie ładne pierniczki. Po co my tu przyszliśmy w ogóle? Chata z piernika. Nie chatka, tylko tomki. O Boże, już to kasy ona goni. Jeszcze mi to wypadnie. Fajny test. Cztery dyszki. Dobra, ja idę te kubki zobaczyć, o. I dobra, kochani. Ja dzisiaj mam jakiś zrąbany dzień. Nie wiem, co jest. Cały dzień jakoś tak... Nie wiem, nie mam energii, nie mam siły, nic mi się nie chce. Pani od mebli odwołała spotkanie i to jest przyczyna. No, tak sobie myślę, że tak, bo ja już z rana, wiecie, na takich pełnych obrotach, że muszę zdążyć na tą godzinę szybko, szybko. No, a jak ona zadzwoniła i powiedziała, że dzieci są chore i że... czy możemy przełożyć to spotkanie? No to wiadomo, że się zgodziłam, bo rozumiem, ale już wtedy, wiecie, tak sobie pomyślałam, a to dzisiaj tak wyrąbane i tak na spokojnie, to sobie to porobię, a w rezultacie nie porobiłam dzisiaj zbyt dużo. No nic nie porobiłam, mało rzeczy porobiłam, naprawdę. Więc wstyd się przyznać, ale tak jest. Byliśmy na basenie, wróciliśmy. I teraz się wezmę za sprzątanie. Posprzątam, spakuję się i to będzie wszystko. I nie mam dzisiaj siły, serio, nie mam, nie wiem. Nie wiem, co jest, jest jakiś taki dzień dziwny. Jakoś tak dziwnie się czuję. Nic mi nie jest, w sensie nie bierze mnie żadna grypa, nic. Po prostu jakoś tak psychicznie dzisiaj coś jest nie tak. Wczoraj była, czy przedwczoraj była ta pełnia i tam gdzieś tam wyczytałam, czy na TikToku mi wyskoczyło, że to miało niby mieć wpływ. Co ty chcesz, mały? Co? Spać idź. Idź chrumkać, mama jutro jedzie precz. Będziesz tęsknił za mamą? Ja cię tak przydurę. Wenek, ałaja, to boli. Tak będziesz tęsknił? Co? A będziesz grzeczny? Babci? Tak? No. Mama zadzwoni do ciebie jutro, tak? Jak wrócisz ze szkoły, to mama będzie już wtedy w Toruniu i mama do ciebie zadzwoni. O, no Jasiu, telefon. Jasiu też wróci o tej samej. Co ty robisz? No, chodź, pójdziesz się przebrać w piżamki i spać. Lekcje spakujemy.
Chodź. Jezu, o tej porze ty będziesz jadł. Jasiu, czy ty już śpisz? Ja ci jabłko zrobię, albo ten, mama, owoce słuchaj, jakieś. Mama, słuchaj, dobra, ja... Co? Najlepszy polski napastnik pije je w syn i nie jest to Robert. Nie uwierzysz, część 74. Wielki Buczek. Mała wieś, Wielkopolska, ale ogromna sprawa dla 500 mieszkańców. Jedna prosta ulica na całą wieś i niepokorne wyścigi Formuły 1. Co? Rozwiązanie znalazł sołtys tamtej wsi. Pani sołtysowa postawiła fotoradar w ogródku. Nie ma znaczenia to, że jest on nieaktywny. I tak wzbudza postrach wśród kierowców, zwłaszcza kierowców z Małego Buczka. A czy na twojej wsi również dzieją się takie dantejskie sceny? Nie uwierzysz, szczęście. Ona postawiła nieaktywny radar, żeby nie jeździć. No i dobrze, bardzo dobrze. Dzień dobry, kochani. Adel mi się tu wyciera. Ogólnie boli mnie głowa, ale lubię sobie posłuchać tak głośno muzyki, nie wiem. Tak jakoś bardzo to lubię. Wjeżdżam sobie na podwórko, bo nie będzie mi się chciało szlapać walizy. No, byłam odwieźć chłopaków, byłam po chleb, po zakupy takie małe. Bułki, trochę sera, jakąś rybę, wiecie. Bo no co, jednak nie będzie mnie troszkę. I tak, i trzeba zrobić zaopatrzenie pieczywa, nie? Dobra, idę do domu. Zaraz wam poopowiadam. No i dobra, kochani, robię ogień. I poopowiadam wam trochę. Ja wczoraj poszłam spać o 22. Nie no, prawie przed 23, bo jeszcze zanim zasnęłam, jeszcze Franek chciał siku. No to pewnie była 23, jak gdzieś zasnęłam. Muszę sobie zobaczyć na aplikacji. No i słuchajcie, obudziłam się o 6, bo na 6 miałam budzik. O 6 chciałam ambitnie wstać i zrobić ogień, wykąpać się, ogarnąć i przed jechaniem z chłopakami do szkoły, żeby wszystko już mieć ogarnięte, bo wczoraj nie zrobiłam nic. Zaczęłam sprzątać, odkurzyłam u chłopaków w pokoju i tak mi się źle zrobiło, tak jakoś niedobrze. Zaczęła mnie głowa boleć, dzisiaj też boli mnie głowa, więc nie wiem, czy to po prostu jakaś grypa, czy jakiś wirus, czy o co chodzi. No, trochę mnie boli jeszcze ta głowa, ale już tak jakoś wezmę sobie tabletkę i tyle. Ale wyspałam się przynajmniej, bo wydawało mi się wczoraj, że to brak snu, bo jak jechaliśmy na basen, to też normalnie tak mi się oczy zamykały, że bałam się, że zasnę. I mówię, nie no, muszę się wyspać, bo nie wyrobię, nie? No i słuchajcie, zamiast o 6, no to ja o 6 się obudziłam, jeszcze sobie chwilę leżałam, rozmyślałam, tak przysypiałam. I tak wiecie, i dopiero o 7 wstałam. Więc jestem dzisiaj w niedoczasie. Nie spakowałam się wczoraj. Ani nic, nie posprzątałam, nie zrobiłam tego, co chciałam. No trudno, no muszę dzisiaj nadgonić. Teraz sobie ogień, pójdę zjem śniadanie i ogarnę się, a potem jak mi starczy czasu, to posprzątam. A jak nie, no to trudno, to nic się nie stanie, świat się nie zawali z tego powodu. To będzie brudno, to posprzątam jak wrócę po prostu. No, bo też nie zamierzam jechać na wariata i wiecie, i szarżować po drodze, chociaż podejrzewam, że to u nas tylko tutaj taka zima, a że tam dalej będzie normalnie, bo też jak jechałam wczoraj na basen, no to też już tam normalna droga, te główne są normalne, nie? Może być miejscami ślisko, ale tak to jest okej, więc tak to wyszło. Nie wiem wczoraj, co był za dzień, naprawdę ja byłam tak zła na siebie, miałam tyle rzeczy do zrobienia i tak naprawdę nic z tego nie zrealizowałam. Bo źle się czułam, nie? Tak jakoś, nie wiem, nie, ciężko mi to opisać, naprawdę, jakoś tak ani nie chora, ani, nie wiem, dziwne to było, jakieś takie, ani samopoczucia nie miałam złego, no bo było wszystko okej, więc, bo czasami mam, wiecie, jakiegoś takiego doła czy coś, a wczoraj jakoś tak dziwne, nie do opisania, serio. No, więc robię ten ogień, kurde, pal się, no.
to ma się szybciej zapalić, to się nie chce zapalić. I ten, i idę. Dobra, kochani, jadę, ale po prostu nie mogłam się wypiększyć. Jezu, co za dzień. Nie, jakoś dzisiaj ten czas mi tak szybko ucieka, że szok. Oczywiście jestem spóźniona, już dawno powinna być przed Toruniem, nie? Ale mam nadzieję, że Aga się nie zdenerwuje i poczeka. Pójdzie na jakąś dobrą kawę. No. Ale tak to jest już lepiej mi dzisiaj. Wzięłam sobie tabletkę, wypiłam porządną kawę. Jeszcze jedną sobie zrobiłam na drogę. O, mój ten. Do koktajli się przydaje. No tutaj u nas muszę jechać powoli, ale tam dalej to będzie normalna trasa. Mam nadzieję przynajmniej, że jakoś dojadę spokojnie. Ubrałam sobie te nowe buty i to nie był chyba dobry pomysł. Coś mi się wydaje, że będę stawać i zmieniać buty na moje stare, znaczy się stare, no na te Pumy, wiecie, takie te wygodne. One są tak wygodne, ja mam te buty już 3 lata. Ja je cały czas noszę, one już co prawda teraz trochę przemakają, jak dostaną dużo śniegu, to przemokną. Wcześniej nie przemakały, teraz już ta skóra jest taka powycierana, ale no i właśnie dlatego czasami wolę kupić sobie coś, wiecie, lepszego, bo za nie zapłaciłam chyba wtedy 250 zł, coś takiego, ale przynajmniej noszę to kilka sezonów, nie? I teraz mam właśnie te buty z... Skąd ja je kupiłam? W CCC czy w Deśmanie? W CCC. Nie, wróć na e-obuwie, ja je zamówiłam, tak to było. No i mam je na sobie, ale już czuję, że po prostu ja mam szeroką, wiecie, stopę i ja czuję, że one mnie cisną. Z drugiej strony też chcę je rozchodzić. Gdzie mam je rozchodzić? Wiecie, jak jadę na zakupy do biedy, to ich nie ubiorę. A tutaj chciałabym je rozchodzić, zobaczymy. No, także wish mi luck na drodze i myślę, że do zobaczenia już później w Toruniu. Kurde, szybę mam znowu brudną. Ja powiedziałam, już mi się płyn skończył. Za dużo go używam, wiecie? Za dużo płynu używam, ale tak jak jadą te samochody, to normalnie co chwila trzeba włączać te spryskiwaczki. Ja muszę znowu gdzieś stanąć, no. Ojejku. Kurde, muszę zjechać, żeby znaleźć tego płynu, bo nie dam rady jechać dalej z taką brudną szybą. Wkurza mnie to. A teraz ja z panem zrobię wywiad. No. Ludzi można nagrywać, ciebie też nagram. Każdy dobry ten youtuber szanuje. Kurde. Muszę jeszcze raz do tego mojego.
odwagi nawet już tu nagrywam. Ty będziesz wycinać ten dzień. Nie. Tak. Nie. Takie komentarze puszczę pod drugim. Dobra, idziemy z Agnieszką do sklepu fabrycznego, kopernik. No idź proszę bardzo, panie przodem. Kupimy piernika. Figurki. Skręć w lewo. W lewo. Bo to są te figurki i wszędzie są w tym, nie? Możesz, co tam jeszcze możesz spotkać? Osła, co jeszcze? Kurde, my nic nie znamy. Ty, w lewo, to tu. Pani. A tam nie idziemy. A możemy iść, wtedy obejdziemy najwyżej. Patrz, Lilu. To jest to, co ty miałaś? Nie. Nie. A ty miałaś co? Pandory. A Lilu to nie jest to samo? Nie. Lilu to mi się z tymi kokardkami kojarzy, nie? Takie wiązane. Nie wiem. To ja już nie wiem wtedy, co mi się to kojarzyło właśnie z tym. Nie. Kurde, całą tą ulicę tak mogli obstawić, aby było coś. Skręć w prawo. O. Ja. No, tu ja coś kupię. Idziemy tam. Ty, patrz, miś jak w Zakopanem. Widziałaś go? Ale tu pachnie. O Jezu, nie mogę. Jak tu pachnie. Cicho, nie krywuj mnie. Boże święty. Już moje dzieci by tu oszalały. No. Laski. Ja pierdzielę. Nie wierzę. Ty. Szok. Szok na mnie. Tu są też te cukierki. Czy ty to widzisz? Tu są też te cuksy. Kumaj to. Dzień dobry. Nie wierzę. Kumaj to. Widzisz to? Czy to jest z cukierków zrobione? Ja pierdzielę. Jezus, ja nie wiem, czy to mi się nagrywa, czy nie. No. Oni powiedzą, że oni chcą tam jechać. Ja im to wszystko pokażę, nie? I oni powiedzą, mama, my tam chcemy jechać. To wiesz, wtedy dużo kasy. Co? Jo. Ja pamiętam, jak byliśmy w tej Łodzi, to szliśmy do sklepu Lego, nie? To tam też. Wielkie oczy. Oni chcieli, nie? A potem co, w domu? Rzucone w kąt, ale to też tam za to chyba dałam z 50 zł. Tam za jakiś jeden ten. Wiesz, za jakiś jeden. No fajne. Fajne pierdółki. Moje czacze. Nie wierzę. I co, to też są z cukierków? Nie, to są chyba takie kamyczki. Szok. Szok po prostu. Idziemy dalej. Nie, nie mogę na to patrzeć. Patrz, McDonald's w centrum. Widziałeś? Jakiś taki dziwny ten McDonald's, nie? Mhm. Rossmann. Nie, tam nic nie ma chyba. Idziemy z powrotem, co? Będziemy szli w stronę tego. Iga Szarzyńska. Co to jest? Jakaś biżuteria? Widzisz? Nie, piemniki i czekolada. Patrz. Zrusza to, nie wiem. Mi też nie, ale coś znanego chyba. Ktoś sobie zrobił reklamę z koło brzegu. No. Ale co tu pisze? A. Zbigniewowi Lengrenowi. Torunianie. To jest jakiś pisarz, nie? Zawsze lepiej wygląda, jak są długie. Chociaż ja przypominam sobie czasy,
Właśnie ostatnio rozmawiałam z kimś, że słuchajcie, jak ja zaczynam żyć takich mega krótkich, a potem... Ja się wstydzę. No nie wstydź się. Dobra, kochani, to by było na tyle. Wiesz, że ja to wrzucę na chwilę. Piernikowego to nie, pozdrawiamy. Bye! Pamiętajcie o subskrypcji. Paluszek w górę. Jezu, laptop mi prawie spadł na ciebie. Ej, ty to nagrywałaś? Tak? Dobra. Subskrybujcie. Kochani. Ja będę płakać, jak to zobaczysz. Dobra. O Jezu. Weź będzie walne. Kochani, ja przyszłam się poszli. Nie, to nie. My się nie pożegnamy dzisiaj. Będziemy jutro płakać, jak zobaczysz. Uspokój się. Weź, bo ludzie sobie pomyślą, co my robimy o drugiej nocy. Co my robimy o drugiej w nocy w hotelu? Cicho, Aga, uspokój się, ja chcę nagrać poważne zakończenie filmu. Do zobaczenia jutro.